Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Węgiel występuje w przyrodzie w postaci dwóch stabilnych izotopów, XC i YC. Liczba neutronów w jądrze pierwszego izotopu jest o 1 mniejsza niż liczba neutronów w jądrze drugiego izotopu. Zawartość procentowa izotopu XC wynosi 98,85%, zaś izotopu YC 1,15%. O liczby masowe X i Y każdego z izotopów węgla wiedzą, że średnia masa atomowa węgla wynosi 12,0115 unita. Ok, no to tak. W zadaniu musimy tutaj skorzystać ze wzoru na średnią masę atomową pierwiastka. I wzór jest taki, że mamy masę atomową i mamy masę atomową pierwszą, my jej nie mamy, czyli mamy X, razy jego zawartość procentową, czyli u nas 98,85%. Mamy następnie masę atomową drugą i my tutaj mamy napisane, że liczba neutronów w jądrze pierwszego izotopu jest o 1 mniejsza. To jak tu jest o 1 mniejsza, to jest X, to tu jest o 1 większa. Tak? Bo jak odejmiemy tą jedynkę, to będziemy mieć X. I to wszystko jest przez 100%. Dla przypomnienia, my wymnażamy to z tym i to z tym. Czyli będziemy tutaj mieć. I jeszcze to, bo to jest średnia masa atomowa, podstawiamy za to w kolejnym kroku. I jak nam się to skraca tutaj przez procenty, to zostają nam po prostu te rzeczy, które mamy u góry. Czyli mamy tak i mnożymy razy 100, czyli przesuwamy przecinek o dwa miejsca, bo zrobimy to w jednym kroku, żeby tego wszystkiego nie przepisywać. Raz to mnożymy z tym, tego procenta tu już nie ma. I razy 1. Ok. Teraz to ze sobą tutaj dodajemy. To przenosimy na drugą stronę, odejmujemy. Widzimy, że to jest po prostu tyle. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej i odwracamy. X to 12. To jak X to jest 12, to tutaj mamy 12. To może tak zapiszę. A tutaj mamy więcej. I będziemy mieć 13. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.